Krok piąty ku radości. Doświadczajcie spokoju. Znajdźcie ciszę. Usiądźcie w spokoju. Oddychajcie powoli i głęboko. Powstrzymujcie paplaninę umysłu. Utrzymujcie ciało tak nieruchomo, jak tylko to możliwe. Zablokujcie lub usuńcie zakłócające stymulatory. Poświęćcie uwagę pojedynczemu punktowi skupienia i doświadczania, a nie rzeczy. Odkryjcie punkt bez ruchu waszego wiecznego rdzenia. Cicho, sza. No i warto to omówić. Wiele lat temu, a może to było z 25 lat, jak pojawił się artykuł w jakiejś gazecie, ja go wycięłam i długie lata trzymałam, kto wie, czy nawet jeszcze tego nie mam. Zabić intruza. To była taka nazwa tego artykułu. Jak myślisz, o jakiego intruza chodziło już tak dawno temu? Kto zauważył, że zabija się ciszę? Właśnie chodziło o ciszę. A to było 25 lat, tak około. A co teraz mamy? Wchodzisz do ubikacji, do marketów muzyka, do wind muzyka, do lokali muzyka. Wszędzie głośno. Im bardziej wyrafinowany lokal, tym muzyczka jest cicha, delikatna i stonowana, taka adekwatna do wystroju wnętrza. Ja zawsze jak wchodzę do lokalu, to proszę o ściszenie, a gdzie nie chcą, bo są tam, zwłaszcza o młodych ludzi, tam chodzi obsługujących, którzy w rytm tej głośnej muzyki podrygują cały dzień po dniu, tam gdzie nie chcą, po prostu wychodzą. Cisza. Ile razy w ciągu dnia wchodzisz w taki stan ciszy, nic? Stan zero. Jak często? Choć minutę. Że wszystko zamiera, jesteś bez ruchu. Jak skupić się na punkcie nie rzeczy, a doświadczenia? Bo czym jest doświadczenie? Już wiesz? To nie jest rozgrywająca się scena wokół. To nie są rzeczy i ludzie, to nie jest doświadczenie. To jest to, co się dzieje w naszym wnętrzu, to jest doświadczanie. Uczucie radości, zachwytu czy emocja. Na tym jednym punkcie mamy się skupić i trwać, aż to się rozpłynie, aż w końcu dotrzemy do naszego rdzenia, tej naszej prawdziwej istoty. Jeszcze powiem tu o koncertach. Już od dawna, ponad 10 lat, nie chodzę na zbiorowe sylwestry, koncerty. No, może filharmonia jest tu wyjątkiem. Dlaczego? Bo od jakiegoś czasu tam podkręcają te głośniki, żeby było głośno. Do tego herce ustawione są poniżej 40, a więc te bu, 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 bu. Czy to jest na placu otwartym, czy w przestrzeni, ja czuję, jak tu wszystko drga. I co to powoduje?
To powoduje rozrywanie tych małych kanalików tu na poziomie płuc, oskrzeli. I się dowiedziałam, że właśnie muzycy, którzy często występują na koncertach, którzy też śpiewają, w ogóle artyści, oni mają często kłopoty z tą partią. I kiedy kilka razy ma tu kłopoty, to potem już ma lęk, żeby tylko się przed koncertem coś takiego nie zadziało. A więc antybiotyki, jeśli coś się dzieje, żeby szybko, żeby spełnić umowę. Cisza. Uwielbiam ciszę. I kiedy szukałam działki, żeby dom postawić, przede wszystkim było dla mnie cisza. Jak daleko od szosy? Czy nie ma sąsiadów zakłócających? No i też taką oazę ciszy z mężem znaleźliśmy i możemy powiedzieć, że tu jest naprawdę wypoczynkowo. My tu się czujemy jak na wczasach, a ci, co u nas śpią czy przyjeżdżają, cisza, nareszcie cisza, nie ma autobusów, tramwajów, tych samochodów i szumu. Niech cisza zagości w twym sercu, niech cisza zagości w twym umyśle i w twoim życiu.